Kali, jak to było? Odebrałeś kiedyś pewien telefon na Monciaku. No to było na Monciaku, była jakaś właśnie defilada, że samorządowe wybory, akurat się znalazłem przypadkiem z gitarą i ktoś mnie poprosił o to, właśnie koledzy, których znałem już tam wcześniej, poprosili mnie o wykonanie do kamery jednej piosenki o prezydencie Don Karnowskim, który tam jest szefem tej całej bandy w Sopocie. A ja, że jestem Sopociakiem, takim trochę przeżywanym, ale jestem, pisałem różne inne piosenki krytyczne o tych spatifach i innych knajpach. Także wszedłem w to, żeby napisać właśnie taką parodię na temat prezydenta Karnowskiego, no i wykonałem to do kamery na Monciaku, przy aplauzie tam różnych osób oglądali to. No i jak to wykonałem, ludzie się cieszyli, było fajnie, lalalala, ten układ się rozwala. Odszedłem sobie na chwileczkę, bo byłem taki trochę z boku i w pewnym momencie podszedł do mnie prezydent, asystent prezydenta, niejaki Chmielecki, którego nie znałem, telefon swój, jakiś służbowy, a w tym telefonie powiedział, że ktoś tam chce ze mną rozmawiać. No ja odebrałem tą słuchawkę, mówię dziękuję bardzo panu, bo zaszczyt mnie spotkał tutaj prezydent. No i słucham tam w tej słuchawce, co tam się dzieje. A tutaj znajomy z niejakiej knajpy Koliba, Sopocie, który był moim znajomym, tam z nimi tam rozmawiałem wcześniej, grałem u nich. Mówi, co ty tutaj, chłop, Tasiu, śpiewasz jakieś złe piosenki o naszym prezydencie Karnowskim? Mówię, nie, takie sobie śpiewam tam, prezydent Don Karnowski, co z układem, nic takiego strasznego, zdrożnego. Mówi, no chłopie, uważaj, nie śpiewaj takich piosenek, bo wiesz, bo my wszyscy z tego żyjemy. Ja mówię, no tak, no ale dobrze, wy sobie z tego żyjcie, ale ja z tego nie żyję, no. Bo jestem na dole cały czas, śpiewam te piosenki na bruku i śpiewam dla zwykłych ludzi. On mówi, no słuchaj, czy ty w ogóle chcesz żyć? Czy ty chcesz w ogóle żyć? A może chcesz pływać w Motławie? W worku? A może chcesz wziąć łopatę i kopać sobie dół, rów tam gdzieś w tym, w lesie? Albo w najlepszym wypadku, jak chcesz, to mamy w psychiatryku dużo swoich kolegów, dyrektorów, to cię tam zamkniemy. Ja mówię, dziękuję, bardzo odłożyłem słuchawkę. W duchu sobie wybrałem tą trzecią opcję, bo jest dla mnie najbardziej korzystna. No i odłożyłem słuchawkę. Na zakończenie pan asystent mi powiedział, no chłopasiu, my byliśmy wszyscy twoimi fanami. Ja mówię, jak? No to mówię, dziękuję do takich fanów, bardzo dziękuję, odszedłem. No potem koledzy mi namówili, żeby zgłosić tą sprawę do prokuratury. Zgłosiłem, dobrze zrobiłem, bo na komisariacie pani wzięła to za żart, pani policjantka. W momencie, kiedy wziąłem telefon i zadzwoniłem do kogoś tam z PiS-u, wtedy się przestraszyła i zaczęła, groziła mi konfrontacją z tym restauratorem właśnie. Konfrontacja, mówię, ja się nie boję żadnej konfrontacji, ale żeby była na normalnych prawach, bo wiesz. No i tak to się odbyło. Napisałem piosenkę piękną, spływ Motławą, worku w lewo, w prawo, prez z tym okurzawą, bardzo ładna jest, ogłoszę ją niedługo. Zadzwonili do mnie znajomi pisowcy, bym im napisał jakiś hymn do samorządu. Mówią, Karnowski jest upiorem jak zomowcy, trzeba narobić w tym kurorcie trochę swądu. Ja komunistów już od dziecka nienawidzę, wziąłem gitarę, no i piszę siabadala. Mogłem wyjechać gdzieś na Sybir lub na Wcydze, chciałem zobaczyć, jak ten układ się rozwala. Na jakimś wiecu zaśpiewałem do kamery, po czym asystent prezydenta podszedł klawo. Daje telefon, a tam burak z górskiej ery zaproponował mi w nagrodę spływ Motławą. Spływ Motławą, w worku w lewo, w prawo. Spływ Motławą, precz z tym okurzawą. Spływ. W sumie ja znałem tego wieprza z górskiej chaty, zamykał ludzi do komory jak w Czeczeni. To zwykły leszczu, wielka dupa jak sarmaty. Dzisiaj bandziorów nazywamy biznesmeni. To restaurator, kumpel, spierdla asystenta, bulgocze głosem, jakby robił w gacie dżemy. Co ty tu śpiewasz na naszego prezydenta? Uważaj, chłopie, przecież my z tego żyjemy. A ja mu na to, ja nie żyję z tego, panie. A czy ty w ogóle chcesz żyć, to nie zabawa. Możesz wykopać sobie wieczne spoczywanie, albo do worka, no i czeka już Motława. Spływ Motławą, w worku w lewo, w prawo. Spływ Motławą,
Bret z tym okurczawą. Spływ, spływ, spływ. Spływ, spływ, spływ. Jeszcze mi złożył grubas propozycję trzecią. Mają lekarzy ponoć kumpli w psychiatryku. Gdy będziesz robił dla nas tę robotę krecią, nasi lekarze ci odstawią do umrzyków. Ja znam lekarzy, to nie mrzonki, nie marzenie. Co dla pozycji ci wygryją każdą manię. Cały ten system się nadaje na leczenie. Nie na leczenie, lecz na wieczne spoczywanie. Daję telefon, a asystent dalej pluje. Myśmy fanami twymi byli, chłopcze, brawo. A ja mu na to takim fanom ja dziękuję. Podziękowałem również za ten spływ motławą. Spływ, spływ, spływ motławą. W worku w lewo, w prawo. Spływ, spływ, spływ motławą. Precz z tym okurczawą. Spływ, spływ, spływ. Spływ, spływ, spływ. Zgłosiłem sprawę szybko do prokuratora, ale tam siedzą same pseudoliberały. Nawet policji u nas potrzeba doktora. Tylko zostało nas same konowały. Prasa pisała o rzekomym zastraszaniu i umorzono sprawę najzwyczajniej w świecie. Kiedy w tym kraju trzyma media kilku draniów, to o porządnych ludziach nic się nie dowiecie. A gruby bandzior ponoć uciekł do Australii. Już teraz wrócił, no i truje ludzi kawą. I asystenta również w buce odwołali. No a mi grozi ciągle jeszcze spływ motławą. Spływ, spływ, spływ motławą. W worku w lewo, w prawo. Spływ, spływ, spływ motławą. Precz z tym okurczawą. Spływ, spływ, spływ. Spływ, spływ, spływ.